Siemano, widzowie, witam serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będziemy musieli znaleźć jakieś schronienie, ponieważ ktoś, a nie dokładnie ktoś, a aż Steve chce mnie wyrobić w przestępcę, widzowie. Wy doskonale wiecie, że to nie ja ukradłem zielone napalionowie, ale nie wiem, jak ja mam innym to udowodnić, że to nie byłem ja. Naprawdę, nie mam pojęcia. W każdym razie, dzisiaj muszę jakoś znaleźć schronienie przed tym, żeby nikt mnie, prawda, nie zamknął, no bo widzowie, no kurczę, no być oskarżonym o kradzież zielonych wszystkich napalionowie, że za okradzenie wszystkich to jest naprawdę ciężkie, że tak powiem, przestępstwo tutaj palionowe. I tak w ogóle nie chciałem, żeby wszyscy myśleli. Dokładnie w tej skrzynce były zielone, które ukrył tutaj właśnie Steve. To mi się totalnie nie podoba. Ja tutaj czekam, ponieważ tutaj gdzieś za niedługo może przyjdzie Milki do mnie i ona mi pomoże jakoś się ukryć. Ja myślałem, czy tego miejsca nie przerobić tak, żebym się mógł tutaj ukryć, ale szczerze, o tym miejscu wszyscy wiedzą. Ja bym wolał raczej ukryć się w miejscu, o którym nikt nie wie. I tak, żeby tylko Emilia wiedziała. Ej, w ogóle. O kurde, to jest zanimowane. Nigdy tego nie zauważyłem. Ale jazda. Jezu, jak to... Gdzie to... O kurczę. Halo, co tu się dzieje? Halo. Chodź tu. Co ty tutaj robisz pod ziemią? Chodź tu. Co to za włamanie do mojego banku? Skąd ty wiedziałeś, że tak się można włamać? Nie wiedziałam. Znaczy banku, Boże, do... nie banku, tylko... Sejfu. Sejfu. Widziałaś film, ale nie, dobra, ty... Dobra, nie widziałam twój nick, przecież ja to budowałam z tobą. No dobra, nieważne. Słuchaj, jest problem. Fajna koszulka. Dzięki. Wyrobiałem je w przestępstwo. No właśnie, powiedz mi, o co chodzi, ja tutaj też tutaj sobie jakby... No Steve tutaj przyszedł i włożył tutaj mi 400 takich zielonych do tej skrzynki. No way, serio. I pokazał to Pawłowi. No. Ja, to naprawdę nie ja ukradłem, Steve mnie wrabia. Steve mnie wrabia. To na pewno nie byłeś ty. No nie. Słowo harcerza. No możesz, nie wiem, możesz sobie przeszukać moje skrzynki wszystkie, ja nie mam... Nie, przyrzekaj na słowo harcerza. Nie byłem harcerzem. Trudno. No to przyrzekam. Dobra, wierzę ci. Okej, to nie jest dobrze, słuchaj, nie jest dobrze, no bardzo jasne, nie jest dobrze, bo wszyscy chcą cię chyba wsadzić do więzienia, tak się składa. A co? Ale ty to już masz potwierdzone info, że... Nie szejmuj się, chill, serio, brzuć na luz, to nie no tak, dobra. To... Wrzucam na luz, w takim razie. Super, no, trzeba cię po prostu ukryć na wszelki wypadek, to nie tak. A masz jakieś miejsce, w którym mógłbyś się skryć? Tutaj. Wiesz co, tu jest głupie miejsce. Nie, no bez sensu, przecież tutaj wszyscy wiedzą o tym, że ten, chodź tutaj, wyjdź stąd. Wszyscy wiedzą, że no jak wszyscy wiedzą? Chodź. To miało być safe. Nie, no co ty, nie wiedzą, znaczy się żartowałam. To nie tak, że wszyscy mają plan, żeby cię zamknąć. Chodź, chodź. Ale co, tutaj... ale mają? Nie, nie mają, chodź, tak sobie tylko powiedziałam. Gdzie mamy iść? Żeby ten, ze mną, chodź, ja mam pomysł. Ponieważ nie wiem, czy ty widziałeś mój nowy dom, ale ja myślę, że to jest zarąbiste miejsce, ponieważ nikt nie wie o tym domu. No właśnie, nikt nie wie o tym domu. Domie. Nikt nie wie o tym domie, jakby nikt tam nie był jeszcze. Przypomnij, na jakich studiach jesteś? Widoczny, polonistyczny, nieważne. Więc kontynuując, ja myślę, że to jest dobre miejsce, żeby cię tam skryć jakoś, tam cię schować, jakoś tak, kurde, wiesz o co chodzi, tam nikt nie był, no nie? Dobra. Nikt. Więc to jest idealne miejsce. Ale wydaje mi się, że... Wydaje mi się, że już tam byłem. Nieważne, nieważne. Ty będziesz pierwszy tam, który był. To nie tak, to wszystko wcześniej to po prostu jest iluzja. Dobra. Okej, dobrze, wspaniale. Jak tam twój targ w ogóle? Zarobiłeś coś ostatnio, bo tak się składa, że ja nie, bo ktoś mi ukradł moje pieniądze, tak? No. Wiesz co, no. Na pewno lepiej by ten biznes szedł, gdyby wszyscy mieli zielone, nie? No, byłoby naprawdę fajnie, bo ja na przykład chciałam powiedzieć, że jestem już na totalnym głodzie i nie wiem, jak ja wytrwam, ale Tomasz, spoko. Na koszt firmy. Dzięki. To miło z twojej strony, naprawdę doceniam strasznie. Dobra, gdzie idziemy? Nie, to umarł. Chodź do mnie do domu, no do domu. A, mojego. Do tego, ja tam albo... Już? No byłem, no, przypomniało mi się, że byłem. Excuse me, co ty tam robiłeś? No, z Pawłem przeszukiwaliśmy ten dom. Aha! Fajnie, to fajnie. No, tak wygląda sytuacja właśnie. No bo on tam stał, taki samotny i wiesz, i Paweł chciał sprawdzić, czy to nie ty przypadkiem ukradłaś, nie? Zielone. A ja mu mówię, no, ja bym też sprawdził, warto sprawdzić, jest podejrzana. No to fajnie, no to pójdę. Dobra, no to nieważne, okej. No to w każdym razie jesteś trzecią osobą, która pójdzie do tego domu. Okej, a kto był drugą? Nie, czwartą. W sensie czwartą. Ja byłam pierwszą, drugą byłeś ty, trzecią był Paweł, no i ty jesteś znowu czwartą. Dobra, nieważne. A, okej, co? Mega. Nie wiem, jak ty to liczysz. Stopy. Dobra. Więc tak, czekaj, czy tu jest jakieś dobre miejsce, żeby cię skryć? Przypomnij, na jakich studiach nie jesteś? Przestań. Matematycznych, przestań. Dokładnie. Tak, dokładnie. Dobra. 6 razy 6 najgorsze. Tak, tak. Czekaj, tutaj. Co, nie, gdzie mam się schować? Miejsce. Chodź, bo ja tutaj myślę, chodź. Co ty robisz? Schowałem się. To jest dobre miejsce? Nie, schowałeś, widać cię, stary, widać cię. Nie, widać cię. Zdecydowanie to nie jest dobre miejsce. Zapraszam ciebie na zewnątrz, ja mam dobre miejsce, już wymyśliłam je.
Chodź szybko, dobra, chodź na basen. Tutaj, słuchaj, jest basen. No jest w fazie ogólnie budowy, to jest wszystko budowa. Ale patrz. To miejsce, nie? No. Cześć, sunę. Sunę. Sunie lawina. Ej, ale możesz popatrzeć się jeszcze raz w takim Mogę. Razie? Ej, ale nie ma nikogo na serwerze, stary, jesteś bezpieczny. Dobra. Dobra, patrz, nie? Widziałeś to? Cóż za ukrycie. Ja myślę, no, fajny że basen. Tutaj moglibyśmy zrobić dzięki. Ja au! Paliło mnie, paliło mnie jacuzzi. No nie rozumiem, że to jest właśnie jacuzzi specjalne, takie do ten... Takie bijące jacuzzi. Umieram. Dobra, a... Dobra, więc popatrz. Przestań się bawić w to, jak się nazywa, to jest właśnie ten taki bomb... Taki pagórek się robi na kubku, jak za dużo wlejesz. Tylko tutaj dobra, jest, tak troszkę bardzo się zrobił duży. Patrz, ja myślę, że to jest dobre miejsce, żeby się ukryć, widzisz? Aha. Aha, i tutaj jest góra chyba. Co ty robisz? Czy ty kopiesz węgiel? Dokładnie. Okej, i patrz, i tutaj moglibyśmy Emilka, zrobić... Emilka, mamy problem. A, widzę, że też masz ten sam. No, mamy ten sam problem. Zgadza się. Mamy identyczny problem. Dobra. Spokojnie, to się wszystko ogarnie, to się wyklepie jakoś, nie? Dobra. Dobra, więc jak oceniasz ten pomysł? A lubisz? Klepać? Co? Nie, nie lubię klepać, nie lubię mięsa ogólnie rzecz biorąc. Dobra. Się denerwuje mnie to, bo strasznie to jest obrzydliwe. Nie lubię strasznie kroić mięsa i to jest mega, w ogóle chcę się rzygać zawsze wtedy. No, ale przez chwilę powiem ci, że szczerze, miałam taki moment w swoim życiu, gdzie oglądałam serial, no nie, na Netflixie o seryjnym mordercy. I ja po prostu wtedy zastanawiałam się, czy ja bym mogła też być takim mordercą w realnym życiu, bo tak sobie pomyślałam, że może też coś ze mną jest nie tak. Ej, uważaj na siebie, ponieważ ETV, on chce cię wsadzić do więzienia, więc jakby tak się stawiałam, ale w momencie, kiedy nie umiałam po prostu pokroić mięsa, stwierdziłam, że nie jestem psychiczna. Dobra. Cóż, zaujmująca historia, powiem więcej nie. Dobra, poczekaj chwilę tutaj na mnie, dobra? Ja tylko idę po drewno. Zaraz do ciebie wracam, bo to po prostu są ważne rzeczy. Drewno jest bardzo ważne, czekaj, gdzieś tutaj jakieś skopie. A ty pamiętasz, gdzie było tu ten? Gdzie była co? Ta... No, ale gdzie... kurczę, oczywiście, że tak. No dobrze, to ja tu czekam. Zobaczymy. Dobra, czekaj. Idę. Ej, już, bo tu jest ciemno, w sensie potrzebowałem jeszcze jedną pochodnię. Ej, czemu ty to zablokowałeś? Nic nie zablokowałem. Zablokowałeś. Nie. Tak, dobra. Dobra, ale potrzebujemy z tej strony jeszcze też ten. Wiesz, jak to się nazywa? Wyjścia. Nie. Potrzebujemy. Jakiego wyjścia? No klapy no, z tej ja strony. To właśnie robię, stary. Patrz na to. Ja to wszystko przemyślałam, dobrze, czekaj. Jak to się robi? Aha, w ten sposób, dobra. Brawo. Działa! Działa, proszę państwa. To jest właśnie to, czego potrzebowaliśmy w naszym życiu. Dobra. Dobra, jest git. no to bardzo fajnie. Aha, jeszcze skobla, ale tak ponuro. No ale nie mam żadnych innych surowców ze sobą. Robię podłogę chociaż inną. No przynieś mi inne surowce. No tak, mam w sumie sklep zbudowy. No właśnie, to jak toalety powinnaś mieć. No dobra, okej. Ale jakoś kreatywnie wybierz coś fajnego. Kreatywnie coś fajnego, no dobra, to nie będzie łatwe zadanie. No, dla ciebie na pewno. Okej, już sprawdzam. Dobra, jestem w sklepie. Ej, bo tu... Ej, słuchaj, co byś chciał? Lubisz kolor pomarańczowy? Lubię żurek, no. Dobra, to ci wezmę żurku trochę. Aha, dobra, mam mieć jakiś ten kwarc? Lubię żurek. O, będę ci taki fajny. Taki to ja najbardziej bym lubił, no. Taki fajne są najfajniejsze. Najfajniejsze, no. Zgadzam się z tobą, naprawdę. Ujmujące. Ujmujące. Zapierające dech w piersiach. Aha, zaprawdę. Zaprawdę, no, powiadam ci. Dobra, okej, już jestem prawie. Chodzę. Nie, już myślałam, że mnie zamkniesz. Czemu takie rzeczy robisz? Skąd ty masz takie rzeczy w ekwipunku w ogóle? No, jakoś skądś mam. Dobra, patrz, mam coś takiego i nie wiem, co z tym zrobisz, ale możemy jakoś to tak na przykład zrobić. Patrz, bo mi się podoba tak to zrobić. No, super. Cóż za design. Jaki design, napierdziele, wygląda strasznie. No, wygląda fatalnie. Jak myślałem o kreatywnych rzeczach, to już myślałem, że będzie coś innego niż pomarańczowy, no ale dobra.
Kolejna pomarańczowa baza, widzowie. Ileż można. Ale no ja dobra. Wzięłam specjalnie takie. Ej, dobra, nie, dobra, ja mam. Ja, dobra, to czekaj. Skrzynkę masz jakąś? Czy no. Drewno? Mogę mieć. To zrób mi skrzynkę. Proszę. Masz, daj ci. Dobra, ja sobie tutaj odłożę wszystko, co ja tutaj potrzebuję do tej budowy. Ja bym chciał teraz się przygotować bardziej pod względem, bym rzekł, tym, żeby tu przeżyć. Co, o co ci chodzi? Ale dobra, ja i tak nie mogę, ile ja tu będę żył? Przecież, kurczę, przecież oni i tak mnie znajdą prędzej czy później. Dobra, ale Emilia, musisz znaleźć dowód na to, że nie jestem winny, rozumiesz? Ja mam znaleźć dowód na to, że nie jesteś winny? No. Ojeju. Kto mam znaleźć taki dowód niby? No, gdzieś znajdziesz na jak pewno. Jak nie mam tego dowieść? Nie wiem. Fajnie. Ale super zrobiłem ten mechanizm tutaj z tym, no? Coś pięknego. Ej, a chcesz tutaj to naprawić? Chcesz się dać tutaj, bo ty zabrałeś jeden schodek? Dzięki. No, chcę. Dobra, patrz jak to fajnie wygląda, powiem ci, że jestem w szoku. No. Utala. Okej, okay, super jest. No, to jest coś pięknego, ten mechanizm mi się najbardziej podoba, to jest super. Mi się najbardziej ten crafting podoba tutaj w ścianie budowanym, jest zarąbisty. Dobra, nie podoba mi się to tutaj z tyłu. Dobra, też. Możemy przestać już budować. No dobra, sorry, no dobra. I co chcesz? Ja chcę się zająć, bo ja... jak ja tu będę miał siedzieć, to mi się będzie nudzić, wtedy sobie pobuduję. Jezu, jakie no dobra, fajne kwarcowe bloki, ojej. Mi to, że tu jest po prostu takie coś. Dobra, to jeszcze może sufit podmienić, co? Nie denerwujecie sufit? Teraz mi się nie chce, dobra, dobra. No i co? Zostawić tej parę rzeczy w takim razie. Proszę. Dobra. Okej, okay, i co no teraz? No chodź, chodź. Co teraz mam zrobić? Przepraszam, dobra, ja muszę się przygotować, ja muszę mieć żarcie. A ty też no, nie masz żarcia, jesteś... mówiłaś, nie? Ja chciałam ci powiedzieć, że ty masz dużo ziemniaków u siebie. Chodź, lecimy na stragan. Stragany, fajnie, stragany. Na tak. Zakupy. Właśnie, no. Właśnie idziemy teraz na zakupy. Przecież ja idę po prostu zabrać swoją własność, a ty idziesz na zakupy. Proszę bardzo, ja sobie biorę, bo to moje. A ty se kup. Za co? A mnie to nie obchodzi! Co? Ja też muszę z czegoś żyć! No dobra, masz. Dzięki. Doceniam to, co zrobiłeś teraz. Dzięki. Zapamiętam to do końca To w zamian za tą bazę, którą mi udostępniłaś tam. Dobra, ja idę się tam schować, bo niebezpiecznie tu jest. Yeti tu krąży. I wydaje mi się, że ja... To mi wystarczy. Do więzienia masakra, no. Znajdź sposób na to, żeby mnie oczyścić z zarzutów, dobra? Okej, okay, znajdę, będę szukać sposobu. Dobra. Ja ci życzę słodkich snów, mam nadzieję, że będzie ci miło w tej pomarańczowo-brykowo... A, nie mam tu łóżka. No dobra, będę leżał na ziemi. Okej, okay, sorry. Dobra. Ale, no cóż, pa. No cześć. Dobrze widzowie, no cóż, musimy tutaj być, no bo jednak, że tak powiem, sytuacja nas do tego zmusiła. Ja zrobię sobie tutaj takie łoże, patrzcie. Łup, dobra, coś pięknego. Tak, i teraz zróbmy... A nie, tak nie zrobię. Dobra, to zróbmy tak, okej. Okay. Teraz tu kładziemy się do wyra. Tu muszę spędzić moją noc, no niestety. Takie warunki. Mogło być lepiej, ale zawsze coś. Dobra, widzowie. Znaczy, mogło być gorzej, ale zawsze coś tak powinienem powiedzieć. Dobra, widzimy się na kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie zostanę zamknięty w więzieniu, bo ja nie lubię więzienia i to ja ukradłem zielone. Uwierzcie mi.